o pas, tak? No bardzo się cieszę, że będą mogli o ten pas zawalczyć, bo naprawdę są obaj niezwykle zasłużeni, dobrze wyspani technicznie, znają Sandę od podstaw. No i widzimy, że z dużą werwą, bardzo agresywnie, z dużą dynamiką zaatakowali już od początku. Stawka tego pojedynku powoduje, że zawodnicy naprawdę bardzo aktywnie rozpoczęli rywalizację, ale pamiętajmy, że to są trzyminutowe rundy. Zatem tutaj tej energii musi starczyć do samego końca. No tak, tak, tak. No zaczęli bardzo ostro. Widać, że no, ten pas tutaj motywuje. Dla jednego i drugiego jest niezwykle istotną rzeczą. No trudno się dziwić zawodnikom, że tak podchodzą do tego. Wszak, drodzy Państwo, zostać zawodowym mistrzem Polski seniorów w formule Sanda to jest wielka rzecz. No i nie dziwi zaangażowanie zawodników. Pierwsze obalenie, pierwsza pozycja parterowa w tej walce. Minuta 45 sekund do zakończenia pierwszej rundy. No i po tym takim pierwszym momencie, kiedy rzucili się na siebie niczym łowcy niemalże. Tygrysu. Tak, teraz troszkę opadła ta adrenalina i widać, że zawodnicy próbują chyba już bardziej realizować założenia taktyczne nakreślone przez sztab szkoleniowy. No tak, no pierwsze momenty znają się doskonale. Wiedzą, który, jaki styl preferuje i w jaki sposób walczy. Myślę, że to kwestia zaskoczenia. Może próbowali po prostu siebie w pierwszych sekundach walki zaskoczyć i uczyć szczęścia, przypadkowa technika, czy zamierzona technika i zakończyć walkę przed czasem. Powiedzmy może przy tej okazji, ilu sędziów ocenia tę rywalizację? Trzech sędziów punktowych. W formule amatorskiej jest to 5 sędziów punktowych. My stosujemy zasadę 3 sędziów punktowych w walkach zawodowych. Jest to bardziej czytelne i przejrzyste dla widzów i dla samych myślę zawodników. 35 sekund do zakończenia pierwszej rundy tego pojedynku. Przypomnę, że jest to druga walka o pas zawodowego mistrza Polski seniorów podczas gali Kings of Sanda w Warszawie. Kategoria wagowa do 65 kg, a rywalizują Konrad Binkowski i Paweł Osuch. No, wydaje mi się, że Paweł zaczyna mieć dosyć dużą przewagę. No, bardzo ładnie wyprowadzane techniki. Bardzo ładnie wyprowadzona technika. Taki zupełnie, że tak powiem, niegroźnie wyglądający cios. Ale to najczęściej tak jest, że te ciosy, których nie widać, są najbardziej destrukcyjne dla organizmu przeciwnika. Liczony w tym momencie. Myślę, że Konrad do siebie już doszedł i że będzie w porządku i że ta druga runda już jakby będzie się liczyła w pełni siły. Dla sympatyków dopingujących zawodników to z pewnością dobra informacja, że będziemy mieli jeszcze okazję obserwować te rywalizacje nieco dłużej, no bo przyszli tutaj dopingować swoich pupili, a oczywiście nokauty bywają solą sztuk walki, natomiast obserwować kunszt na pełnym dystansie to także nie lada gratka. Tak, tak. No zwłaszcza, że mówię, dla zawodnika przegranie walki przez knockout oczywiście można powiedzieć, tak, że to jest specyfika. Tak jest ryzyko każdego pojedynku w sportach walki. Ale zawsze zawodnik, który przegrywa przez KO czy przez techniczny knockout, gdzieś tam, przypuszczam, w jego psychice zostawia to jakąś tam rysę. Zwłaszcza jeśli się walczy o taki trofeum, prawda? No a poza tym pamiętajmy jednak, że oczywiście to są zawodowcy, oni są znakomicie wytrenowani, przygotowani, ale każdy cios, który powoduje knockdown, zostawia spustoszenie w synapsach i gdzieś tam w organizmie zawodnika. Zatem no, nie pozostaje to tak, abstrahując od psychiki, bez związku dla przebiegu nawet kariery każdego z rywalizujących zawodników. No dlatego też powiem szczerze, dziwię się zawodnikom, którzy potrafią walczyć co tydzień, co 2 tygodnie w walkach zawodowych na różnych galach.
No ja rozumiem, że próbują zarobić pieniądze, prawda? No właśnie. No i...